Servus. Wracamy na Batu. Gwoli przypomnienia mamy aktualnie misję od łajdaków, która wymaga od nas opcjonalnie zdobycia wyposażenia na tę misję, blasterów, granatów termicznych itd. I próbujemy zdobyć to wyposażenie. Nasz problem polega na tym, że nie mamy gdzie. Dobra. Spróbujemy w takim razie się włamać do któregoś z tych holostołów i pokupować sobie te rzeczy. Dobra, gdzie były te drzwi? Tutaj, dobra. No dobra, włamuj się. O, bezproblemowo. Pójdź tutaj. Może cię nie zauważy. Kurde. Zauważyła. No nie, to on też skopała zadek. Dobra, kup zaopatrzę. Co za bezsens? To czemu mi w ogóle tu sugerujesz, że sobie mogę... Laura, wszędzie sobie tylko robisz wrogów, a misja się nie posuwa do przodu. Ten Hondo cię wrobił. Ale w sumie czego się spodziewać po łajdakach? No dobra, to może w takim razie... Po prostu pojdź na tę misję i liczmy na to, że na niej nie umrzesz bez żadnego wyposażenia. O! Mam nadzieję, że nie będę ci przeszkadzać. Nie, żebym ci nie ufał. Po prostu nie chcę przegapić całej frajdy, mówi Hondo z rozbawieniem. Mamy tu kilka nie lada okazji na zdobycie dodatkowych kredytów. Jeden z moich współpracowników z Kessel potrzebuje transportu przypraw na Takodanę. Oczywiście wszystko nieoficjalnie. No i jeszcze kwestia Ogi Gary. Tak, tego Ogi z kantyny. Rozwiązania transportowe Onaki kopnie zaszczyt przewiezienia złotych porostów na Coruscant. Widzisz tu coś dla siebie? Spróbujmy przyprawy z Kessel, I guess. It's a ship that made the Kessel run in less than 12 parsecs. Opowiadałem kiedyś o tym, jak sprzedałem puste skrzynie. Zrobiło się nieciekawie, kiedy kupiec chciał obejrzeć towar. Boys, you're both gonna get what I promised. Have I ever not delivered for you before? Yeah. Nawet mnie trudno było wyjść z tej sytuacji bez szwanku. Ha! Cóż, spotkajmy się z moim współpracownikiem na Kessel i zabierzmy ładunek nieoznakowanych przypraw. W ogóle pro tip, przyprawy to są narkotyki w Gwiezdnych Wojnach. To jest w ogóle chyba nawiązanie do Dune, jeśli dobrze kojarzę. In this time, the most precious substance in the universe is the spice melange. Niezbyt liczna załoga dociera na miejsce. Czubaka i Laura... Czubaka nagle w tym wszystkim jest? Załadowują skrzynię, a w tym czasie Hondo ucina sobie pogawędkę z handlarzem. Po niedługiej chwili rozstają się, a Onka wchodzi na pokład Sokoła. Zaryczał Czubaka. Czy mu ufam? Oczywiście, że nie, ale biznes to biznes. Bum, Sokół Millennium zatrząsł się od salwy z blasterów. Piraci, krzyknął Hondo, skąd wiedzieli, gdzie nas szukać? Ten przeklęty handlarz musiał nas sprzedać. Bum. Kolejne uderzenie w kadłub. Nie przegonimy ich, jeśli nie wlecisz prosto w ten pas asteroid. O, mi pas asteroid. Bo nie mamy droida, bo nie mogliśmy go kupić. Patrz jak idzie, patrz jak toczy. Patrz jak idzie, patrz jak toczy. Mądra decyzja. Wielkie fruwające kamienie nigdy nie wróżą nic dobrego, żartuje Hondo. Zajmij główne działko i pokaż na co cię stać. Hondo wskazuje na tył kokpitu. Laura wdrapuje się po drabinie i siada za głównym działkiem. Strzały ostrzegawcze, daj spokój. Strzelaj w kierunku piratów. Czubaka robi pętlę sokołem i podlatuje pod pozycję piratów. Laura obiera cel i strzela. Bum, piracki statek traci prędkość, zaczyna obracać się wokół własnej osi. Wygląda na to, że pościg dobiegł końca. Czy załoga powinna kontynuować swoją misję, czy przyjrzeć się z bliska wrakowi? Nie no, lećmy po prostu. Po prostu miejmy to za sobą. A gdzie twoje pragnienie przygody? Na pewno dalibyśmy im radę, gdybyśmy mieli lepszą broń. Hondo zdawał się w nastroju do żartów. Oczywiście masz rację, jestem poważnym biznesmenem, muszę skupić się na poważnym biznesie. Załoga kontynuuje podróż na Takodanę, gdzie wymienia ładunek przypraw na pokaźną sumę kredytów. Wróć na Batu.
Hondo wręcza Simce torbę kredytów. Oto twoja dola. Na co się umawialiśmy? Dzielimy się 80 do 20? Laura spogląda w jego stronę, dając mu do zrozumienia, że nie ma ochoty na żarty. Świetnie, świetnie, doceniam twoją bezpośredniość. 70 do 30? Ha, 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 ha. Zwycięstwo. Niech żyje przygoda. Poznane nauki kosmiczne. Szkoda, że nie ma animacji, jak po prostu schodzi z tego sokoła. No dobra, a tamten już pewnie jest w kantynie, już się teleportował. Oczywiście. Pewnie tu był tak naprawdę cały czas. Porozmawiaj o wyniku wyprawy. Tak, świetna robota, przyjaciółko. Jak dotąd mnie nie zawiodłaś. No dobra, to jeszcze jedna misja, co? W środku awantury, ruchu oporu i najwyższego porządku najcenniejszy towar stanowią informacje. Zbierz ich jak najwięcej, a z pewnością dobrze zarobisz. Dobra, spróbujmy te najświeższe wiadomości zrobić, bo chcę po prostu zrobić coś nowego. Zdobądź fragmenty informacji na terenie Batu, skompletuj fragmenty informacji i stwórz raport. Otwieraj skrzynie zaopatrzeniowe, włamuj się do paneli sterowania lub rozmawiaj z mieszkańcami. Okida! Uwieź, by uzyskać informacje. No oczywiście, że tak. Nie lubię mieć przed tobą tajemnic, chcę dzielić się z tobą wszystkim. Nie mów nikomu to, że wiesz to ode mnie, lecz... Dot, dot, dot. What? Dot, dot, dot. That's what they did in the olden days. A, nie mogę więcej. No trudno. Kogo my tu jeszcze znamy? Znamy tu w ogóle kogoś? Chyba nie. Dobra, spróbuj otworzyć znowu jakąś skrzynię. Ja nie wiem, czemu ci to nigdy nie wychodzi. Jak gram na live'ie w Batu, to te skrzynie nie były takie trudne. Przynajmniej nie pamiętam, żeby mi sprawiały aż taką trudność. Teraz to przede wszystkim muszę jakąś znaleźć. O, na przykład tu jest jakaś. No, wreszcie ci się udało otworzyć jakąś skrzynię. Nie mogę. Fragment informacji był w skrzyni. Tak po prostu sobie leżał. No dobra. Czy mogę w sumie... O, ten pan mnie nawet trochę lubi. Weź urocze zapoznanie. Z nim zrób. Jak jesteś taka zainspirowana. Piękne. I teraz uwiedź go, żeby zdobyć informacje. No. To był bardzo ciekawy sposób na uwodzenie, ale zadziałał. Może tą panią? Panią obywatelkę? Zielonoskórą? Laura, na Boga jasnego, podejdź do niej. Aha, obrzuciła się tak z daleka tymi płateczkami. O kurde, to dopiero ruch. Świetnie się sprawdza ta strategia. Miliardy kochanków później. To teraz tą panią łajdaczkę. Dokładnie to samo i zrób. No nie mogę. Kliknij na znajdujące się w twoim wyposażeniu informacje i zrób z nich raport. Złóż raport. Opcjonalnie. Złóż raport. Nie no. Hondzie chyba muszę złożyć ten raport, bo robię dla nich misję. Dziwne, że można tak po prostu wybrać, komu to chcę dać? No dobra. Kolejny etap. Wymaga kradzieży kredytów z paneli sterowania, przekupienia szturmowców i wygrania w sabaka dzięki oszustwu. Już raz ci się udało wygrać w sabaka dzięki oszustwu, więc możesz to spróbować zrobić jeszcze raz. Czy możesz już kupić jakieś porządniejsze rzeczy od Hondy? Nie. Dobrze. To teraz spróbuj oszukać... O! Więcej osób będzie grało. Dobra. Oszukuj. Zastanawiam się, czy nie lepiej jest grać samemu, że bo wtedy jest szansa, że ty wygrasz większa, bo jest 1 do 2, a nie 1 do 3.
Może tak zróbmy, może pójdź... Aha. Może zagraj tylko z... bo one teraz grają. Teraz zagraj. Sabaka. Tylko z Hondem. Z Hondem? Hondem? Honda. Chodź, Hondo. I teraz, jak zaczniecie grać, oszukuj. O. Już raz go oszukałaś. Czemu miałabyś teraz nie dać rady? Może to dlatego, że jesteś głodna. Może nie zaczynaj już kolejnej gry. Laura, czasem to łamiesz mi jajca, naprawdę. Czy właśnie napoję ją energią w butelce? Albo raczej w szklance? Owszem. Na coś trzeba wydawać te punkty szczęścia życiowego, tak jak mówiłam już wiele razy. Proszę, makaronik. Czy tam sałatka makaronowa? Yummy. Dobra, weź od Hondy jakąś małą misję i... Dobra, spróbujmy to. Czyli znowu kontrabandę. Bo to i tak wymaga od nas włamania się gdzieś. I może przy okazji pokradniemy kredyty? Może to w ten sposób się uda? Dobra, włamuj się. A ja się przy okazji rozejrzę. A! Tutaj można sobie zamówić droida też. Za 8 złomów mogę sobie zamówić droida. Włamałaś się tam? Te. Aha, no oczywiście, że musisz się z nią pobić. Tutaj nic poza tym się w ogóle nie da... Jezu, zaraz wejdzie kolejny facet. Schowaj się za ścianą. Nie zauważył jej? Ha, ha! O nie, jeszcze jeden? Ilu ich tutaj? Wypadówa. Wesołe zapoznanie, nie? Kompletnie go to nie ruszyło, że ona tu jest. No nie mogę. Ona se transport kontrabandy tutaj ten... Nie, ona po prostu, wiecie, podeszła do niego. Ej, stary, mogę skorzystać z waszego holostołu, bo mój nie działa. Jezus Maria, weszła tutaj i ją nakryła znowu. Ja nie mogę. Jezu, jakie to jest wkurzające. Dobra, dzięki. Nara. Nie mogę z tego, jak to działa. Albo raczej, jak to nie działa. A cała reszta mają w pupie, nie? Tylko zawsze ta jedna osoba, która jest teoretycznie na patrolu, nagle na to reaguje. Dobra. Czytaj holopamiętnik Kylo Rena. No nie wierzę, dawaj mnie holopamiętnik. O, możesz ukraść kredyty, super. Nic się nie dowiedzieliśmy z tego pamiętnika, szkoda. Ciekawe, czy to się spełni do tego. Nie, muszą być z paneli sterowania. Nie mogą być ze stołów. Tak unika się kłopotów. Klika się w mapę i olewa się sprawę. No dobra. Gdzie jest ten panel sterowania? Ale przy okazji złom też możemy zbierać, żeby sobie kupić droida. To jest tylko ćwicz włamywanie się. Ale okej. Okay. Ćwicz włamywanie się... Okej. I czy na koniec dostaniesz z tego hajs? Nie. Okej, jest to strasznie dziwne. Właściciela kontrabandy też nie ma na razie w kantynie, więc nawet nie mogę go próbować przykupić. Laura ma już rękojeści, więc kupmy jej kryształ do miecza. Szkoda, że żółtych nie ma. Trudno, weźmiemy lamerski zielony. Ten.
Dominujące naturę... Aha, ty miałaś nawet kryształ, bez sensu. No dobra. Wydałam bez sensu hajs znowu. Idź sobie na żarełko i liczmy w międzyczasie, że w międzyczasie właściciel kontrabandy się pojawi. A jest! Dobra. To zjesz i przyjdziesz go przekupić znowu, dokładnie tym samym. Endorian Tipip! Urocze zapoznanie, jak zwykle. Znaczy, wiesz, mogłaś najpierw to dojść, a potem tam biec, ale doceniam. A, wystarczyło go uwieść. Nawet nie trzeba było wydawać pieniążków. Kontrabanda znajduje się w dzielnicy najwyższego porządku naprzeciwko wejścia do składu droidów. Nazbierajmy części, żeby było nas stać na droida i wtedy pójdziemy do dzielnicy najwyższego porządku i załatwimy dwie rzeczy przy okazji. Gdzie jeszcze jest jakiś złom na ziemi? Już nigdzie nie widzę, ale w sumie w tamtej dzielnicy też może leżeć złom, więc chodźmy tam od razu. I zdobądźmy i złom, i kontrabandę, i droidę. Aha, to mają być to miało być jeszcze 8, a nie 8 ogólnie. To znaczy, że mnie nie jesteś tak czy siak na droida. No dobra, to na razie chyba olejemy droida. Tu jest skład droidów. Tu jest wejście. Drzwi do ładowni. Czy to jest to? Chyba nie, to takie nie do końca naprzeciwko. Znaczy, tu jest w ogóle kilka wejść, więc pytanie też, które... O, tutaj. Okej. No dobra, to dostarczmy te kontrabandy i miejmy to już z głowy. No dobra. Gdzie jest Honda? Masz tutaj kontrabandę i dawaj mi awans. Dostałam awans? Ty masz w ogóle rangę trzecią. A żeby przekupić, trzeba mieć rangę drugą. Dobra, gdzie jest jakiś szturmowiec? Czemu nie ma żadnych na straży? O, tu jest jeden. A, teraz mogę przekupywać. Ciekawe, czy mogłam już wcześniej. Okej. Strasznie tutaj było dużo biegania bez celu, mam wrażenie. Dobra, zrelaksuj się przy sabaczku. I może kogoś przy okazji oszukasz. Ale nie mam zbyt dużych nadziei co do ciebie. No dobra, mimo wszystko już na tym będziemy kończyć, bo końca nie widać, więc dajmy następnym razem szansę Laurze zdobyć troszkę więcej wszystkiego na tym batu. Niekoniecznie musi tu wrócić od razu w kolejnym odcinku. Możemy polecieć w międzyczasie... Polecieć, znaczy wrócić na ziemię i na przykład pojechać w góry Komorebi. No, ktoś chciał zobaczyć Batu, więc pojechałam na Batu. Ale szczerze, na live się lepiej bawiłam. Chyba właśnie Laura spełniła wygraną poprzez oszustwo, więc good for her. No jak zwykle, dajcie znać co sądzicie, dajcie łapkę w górę albo w dół. Dajcie mi subskrypcję, jeśli myślicie, że na nią zasługuje. I dajcie znać, czy następnym razem znowu lecimy na Batu, czy na górę Komorebi. Ciao, ciao!